Witam serdecznie Państwa. Jak zarabiać w Polsce? Film serii jak zarabiać w Polsce? Jak dużo zarabiać w Polsce, jak zarabiać pieniądze? E, prawie no nic nie robiąc, bez biznesu, szanowni państwo, bez właściwie pracy, jak zarabiać po, w Polsce. Bo jeżeli już jest to kanał, szanowni państwo, o zarabianiu, o pieniądzach, o. Ekonomii, gospodarce, to musimy brać pod uwagę wszystkie metody zarabiania pieniędzy, jakie są dostępne, Szanowni Państwo, w Polsce. I dla ludzi, na przykład, którzy chcieliby wrócić do Polski i zacząć zarabiać bardzo dużo pieniędzy. To jest bardzo ważne. To jest, Szanowni Państwo, bardzo ważne, co dzisiaj powiem, bo wiadomo, że można zarabiać przez biznes, można zarabiać przez pracę. I to są główne czynniki, główne źródła dochodu większości ludzi, bo tak jest świat zbudowany. Bo tak jest świat zbudowany. No ale szanowni Państwo, jeszcze świat jest zbudowany na innych yy, fundamentach, czy, no nie wiem czy nazwę to fundamentami, ale nie możemy o tym zapominać. Szanowni Państwo, mówi się, wr wr wracając do Polski, kupić nieruchomości, wracając do Polski, założyć biznes, prawda? Znaleźć dobrą pracę, czy mieć po prostu być jakimś specjalistą. Przepraszam, wezmę kawy. I to jest prawdą, prawda? Ale jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli jesteście Polakami, możecie być na przykład jak Radosław Sikorski. Szanowni Państwo, albo inni mu podobni politycy. Proszę zobaczyć. Według holenderskich mediów Sikorski dostaje rocznie 100 tysięcy dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak? taki Sikorski, prawda? To są ludzie do kupienia. To są ludzie do kupienia. Proszę zobaczyć, takich ludzi w Polsce jest cała masa. No i on sobie tutaj dostaje od Emiratów Arabskich 100 tysięcy. Bez demokracji, bez niczego. Tam nie ma demokracji. Ja się nie będę czepiał emiratów arabskich, jak oni sobie tam żyją. Oni, oni się chyba nas też nie czepiają. To ja się nie będę czepiał, no ale jest to kraj bez demokracji, prawda, wiadomo jaki jest to kraj. E, ale oczywiście znacznie, znacznie bogatszy od nas i są po prostu mądrzejsi, jeżeli chodzi o zarządzanie swojego kraju. No i taki Radosław Sikorski, szanowni państwo, człowiek, który został wybrany chyba na europosła i żyje z naszych podatków. Dodatkowo sobie dostaje na przykład 100 tysięcy z Emiratów Arabskich. Dodatkowo, szanowni Państwo, ten człowiek bardzo dużo innych pieniędzy dostaje. O czym tutaj nie będę mówił. No i na przykład taki Radosław yy, Sikorski. Wygląda na to, że. Proszę zobaczyć. Sikorski otrzymuje rocznie 100 tysięcy dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ujawniał holenderski dziennik NRC. Jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia. Twierdzą rozmówcy dziennikarzy liberalnej yy, gazety. Tak. Nadosław Sikorski, tu na TVP jest napisane, prawda? Można ten sprawdzić, to tak więc ja sobie tego nie wymyśliłem. I ciągle są jakieś wiadomości na temat, że Sikorski bierze stąd pieniądze, bierze stamtąd. Tu mu Amerykanie płacą, tu tam, tu bierze z Unii Europejskiej pieniądze, tu z Polski bierze pieniądze, prawda? I taki człowiek, szanowni Państwo, i on, i ten człowiek któremu płacą wszyscy, plus dostaje z naszych podatków, i ten człowiek jest wysłuchiwany przez na przykład znaczną część polskiego społeczeństwa, tak? Czyli można brać pieniądze. Kiedyś, szanowni państwo, jak się brało pieniądze od obcych krajów i było się posłem, no to już wiadomo, co za to było, szanowni państwo. Było, nie było. No to, to... Można, można robić, co się chce. I to jest tylko czubek góry lodowej, prawda? Czyli Wracając do Polski, czy będąc, żyjąc w Polsce, i jeżeli nie umiecie inaczej zarobić, nie umiecie prowadzić biznesu, nie umiecie, szanowni państwo, e, ja wiem, że to jest przerażające, co ja powiem. No ale to tak wielu ludzi robi, prawda? E, możecie po prostu zapisać się do partii. A w jakich? W partiach można najwięcej zarobić, prawda? Najwięcej tutaj dostawać takich pieniędzy, prawda? Być jak Radosław Sikorski na przykład i tylko i wyłącznie od nich dostawać pół miliona złotych rocznie, prawda? Bo 100 tysięcy dolarów to w danym momencie to 440 tysięcy, wczoraj tam, niedawno było 470 tysięcy, tak? Czyli bardzo dużo pieniędzy, prawda? I to są tylko jego pieniądze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szanowni Państwo, ile on pieniędzy na przykład dostaje od Amerykanów, ile dostaje z Brukseli. I potem on na przykład przyjeżdża i mówi tu Polakom, co Polacy mają robić. Prawda? Dostaje pieniądze zewsząd naokoło, tak i on potem, na przykład, tutaj mówi, co Polacy mają robić w Polsce. Tak to właśnie, Szanowni Państwo, działa. Radosław Sikorski. Nie wiem, no sami Polacy go wybrali, no so, sami sobie jesteśmy winni, prawda? Ale mm, o co chodzi, szanowni państwo? O to chodzi, że politycy mogą być dobrzy i politycy mogą być źli, oczywiście. Politycy mogą działać na korzyść swojego kraju, ale też politycy mogą działać na niekorzyść swojego kraju. Pomijając już to, kim jest Radosław Sikorski i na kogo korzyść on działa. Prawda? A tutaj następny artykuł o Sikorskim. Proszę bardzo, tajemnicze 800 tysięcy euro Sikorskiego. Proszę zobaczyć. Tajemnicze 800. 000... I proszę zobaczyć komu doradzał lub na czyją rzecz pracował Radosław Sikorski, wskazując około 800 tysięcy euro przychodów pytają politycy PiS, apeluje do szefa PO, wyciągniecie, no 800 tysięcy, tak, czyli Szanowni Państwo w tej sprawie to jest 4 miliony złotych tak, 4 miliony złotych, oni, ci ludzie w polityce, tak tylko pamiętajcie, że w PO i w PiSie najlepiej albo w jakimś PSL-u, albo do komunistów trzeba się zapisać, prawda no, i ci ludzie po prostu tak ciągną z państwa, to że oni pokazują, szanowni państwo, to że zarabiają e, z państwa na przykład e, z państwa na przykład e, tam, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie, czy 30 tysięcy miesięcznie, to jest tylko czubek góry lodowej. Jeżeli, szanowni państwo, polski polityk może dostawać, że tak powiem, pieniądze z Arabii Saudyjskiej, czy jakiejkolwiek innej Arabii. Czy jakichś Chin, czy kogokolwiek, czy w ogóle kogokolwiek Amerykanów, to zapytajmy się, jaka jest jego zawisłość. Jaki jest jego interes? Dlaczego dostaje te pieniądze? No dostaje te pieniądze, bo coś dla nich robi. Chyba nie dostaje za darmo, tak? Przecież Arabowie to nie frajerzy. Arabowie to nie frajerzy. Szanowni Państwo, <laughs> i teraz, właśnie jeżeli chodzi o takie sprawy, no to. Ja mam nadzieję, że mnie słuchają bardzo dobrze ludzie, którzy będą działali na rzecz, rzecz Rzeczpospolitej. Ja mam nadzieję, że słuchają mnie, szanowni państwo, ludzie, którzy kochają Polskę i tak dalej. No bo to od, od tego, czy lubimy Polskę i chcemy działać na rzecz Polski jako Polacy, jako ludzie, ma znaczenie, jakie potem będą miały życie nasze dzieci i tak dalej i tak dalej. Chociaż może dla radości Słowa Sikorskiego to nie ma znaczenia ze względu na to, że jak on dostaje taki hajs tu milion euro tam milion euro, tu milion tam pół miliona dolarów. Tutaj z polskich podatków dostaje tam z Brukseli. To dla, dla niego to nie ma znaczenia, jaką uzbierze, wiecie, 5-10 milionów dolarów. Yy, to on sobie może żyć wszędzie, a dla niego Polska to może się zawalić. Nawet mogą wprowadzić euro i zniszczyć Polskę doszczętnie, tak? To... Kto tam wie? Kto tam wie, co on tam myśli, prawda? Kto tam wie? Nie wiem, czy przypadkiem Radosław Sikorski nie, nie jest ugrupowania, które chce totalnie bardzo szybko wprowadzić euro i zniszczyć w ten sposób Polskę, pra... szanowni państwo. Bo wiemy, że jeżeli byśmy wprowadzili teraz euro, to byśmy zniszczyli Polskę i Polacy by się stali biedakami totalnymi, prawda? No i do czego ja dążę, szanowni państwo? Dążę do tego, że. Można się zapisać do PiSu i zaraz znajdzie się jakaś dla Was praca w spółce Skarbu Państwa. Zaraz dostaniecie jakieś dopłaty. Tu milion złotych, tam milion złotych. Byliście, byście się nie wychylali. Zapiszcie się do PO, tu dostaniecie milion złotych, tu zostaniecie prezesami jednej fundacji, tu wam dadzą pięć stanowisk spółka Skarbu Państwa czy w pięciu, nie wiem, zarządach miejskich spółek. I się ciągnęli hajs. Będziecie ciągnęli hajs. I to, i to spory hajs. Prawda? Nicu sporychaj. Tylko pamiętajcie, że, że trzeba się w takim razie zapisać do albo do pis prawda? Albo trzeba się zapisać do PO, albo y, trzeba się zapisać do komunistów, albo ewentualnie do PSL-u, bo jak się zapiszecie, wiecie, do konfederacji, no to tam pieniędzy wielkich nie zrobicie. Chyba że będziecie jak y, ten doktor Mencen. Chyba, że jak, będzie, jak męcen po prostu robić przy, biznes przy okazji, prawda? Że ta polityka będzie działać tak, że właściwie będziesz reklamować swój biznes w ten sposób, prawda? No bo on robi politykę, ale rozmawia o tym ciągle, że ma biznes, że jest doradcą, prawda? I e, no tak to działa. Konfederacja nie ma dojścia do pieniędzy i tak dalej, no ale możecie zrobić tam biznes jakiś w Konfederacji, tak? E, pomogą wam może. No, ale jeżeli chcecie ciągnąć takie poważne pieniądze jak Radosław Sikorski, no to najlepiej do P.O., do PiS, prawda? Ja wiem, że to jest strasznie zuchwałe, ale taki jest świat. Ale taki jest świat. Może mówię teraz do ludzi dobrych, no ale może mówię do ludzi zuchwałych, którzy po prostu będą brali te pieniądze. Ale to nie ma znaczenia, czy to będzie jeden zuchwały brał te pieniądze, czy drugi zuchwały będzie brał pieniądze, prawda? Czy wiecie, to nie ma znaczenia, prawda? Może ktoś mądry, może ktoś fajny, może ktoś kochający Polskę, który chce zrobić tutaj dla Polski coś. Jedno jest pewne: no zapiszcie się po prostu do PiSu czy PO. A jak w ogóle was to nie obchodzi, tylko chcecie zarabiać jak niektórzy tacy właśnie ludzie, no bo wiadomo, że politycy w PiSie się zamieniają z politykami w PO, raz są tu, raz są tam, prawda? Zmieniają te partie jak rękawiczki, tylko żeby się. Do czuła pań, do żłoba. I oto chodzi, te pieniądze ktoś dostaje i tego się nie zmieni, bo tego się nie zmieni, szanowni państwo. Ten hajs jest do rozdania. Ten hajs jest do rozdania. Bierzcie, korzystajcie, zapiszcie się do PiSu, zapiszcie się do P.O. Jak PiS przegra wybory, na przykład jak wygra P.O. Albo ten koleś z tvn no to się zapiszcie do kolesia z tvn -u. Jak przyjdzie jakiś następny koleś z Polsatu, no to <laughs> zapiszcie się do kolesia z Polsatu. Przyjdzie koleś z TVP, który będzie na topie, zapiszcie się do kolesia z TVP, prawda, do partii. Yy, I tak to działa. Ja, ja mówię pół żartem, pół serio. Ja tylko, szanowni państwo, pokazuję, bo dla mnie... Są najważniejsi moi, moi słuchacze. Dla mnie, szanowni państwo, są naj, najważniejsi ludzie, którzy mnie słuchają. I to jest metoda zarabiania pieniędzy. To nie jest metoda dla mnie, która mi się podoba. To nie jest dla mnie dobra metoda i, 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 i ja bym tak nigdy nie robił. No ale tu, tu jest kanał o pieniądzach. To jest kanał o pieniądzach, a tutaj, jak widzimy, są pieniądze. To, czy mi się to podoba, czy nie, to jest jedna sprawa. No ale zawsze jest taka opcja, zawsze mam nadzieję, że może słucha mnie jakiś dobry człowiek, prawda? Który będzie przeobrażał swoje działania na dobro swoich obywateli, prawda? Jedno jest pewne, no szanowni państwo: no ktoś krajem musi rządzić, ktoś krajem musi rządzić. E, oczywiście, ja uważam, że tych polityków jest za dużo, urzędników jest za dużo. Ich jest 80% za dużo, tych ludzi wszystkich, i, i ich nie, w ogóle nie potrzeba. E, powinni pójść po prostu do normalnej pracy i e, prowadzić normalne działalności gospodarcze. Ich jest po prostu za dużo. No ale no, pokazuję, szanowni Państwo, no, to jest w świetle prawa dozwolone. To jest w świetle prawa dozwolone. Jak widzimy. Można, szanowni państwo, pobierać z Brukseli 100 tysięcy miesięcznie i dodatkowo dostawać, wiecie, 100 tysięcy dolarów, wiecie, od Arabów, nie wiem, no, od Chińczyków, od Amerykanów, od Brukselczyków i chcieć w Polsce zniszczyć nawet gospodarkę. No tak, można. No niestety to jest bardzo, 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 bardzo przykre. Pomijając oczywiście, mam nadzieję, że nikt z was tego nie będzie robił. Ale, szanowni państwo, na przykład coś takiego jak. W Polsce na pewno to się nie skończy nigdy, dlatego Polska zawsze będzie biedna. W Polsce na pewno się nie skończą. U... Tak podejrzewam, nie wiem co by musiało, do czego by musiało dojść, ale myślę, że się do tego nie dojdzie, bo nie ma siły już. Po prostu Polska się jako naród rozpada i po prostu są też stanowiska w spółkach skarbu państwa. Prawda? A kto rozdaje stanowiska w spółkach skarbu państwa, tak? prace w spółkach skarbu państwa? No, PiS rozdaje, no wygra PO, no to się zapiszcie do PO, przecież oni tak robią, tak? Yy, jak jest PiS, jak wygrało PiS, no to się dużo zapisało do PiS, no to przegra PiS, no to się przepiszą do PO. No i tak, 40 lat. Tak z pieniędzy podatnika w pięciu spółkach skarbu państwa, w pięciu spółkach zarządu yy, miejskich. Yy. Jak akurat przegrają, czy się nie dostaniecie, to sobie z, z, zapiszecie się na jakiegoś prezesa, jakiejś fundacji pisowskiej czy peowskiej, dostaniecie tam milion dofinansowania z naszych podatków, wiecie, w przychodniach będą kolejki, szpitale wiecie, przeciążone, tak, pie, pielęgniarki zajechane. Ne? No taki jest świat w Polsce, szanowni państwo, no taki jest świat w Polsce i yy, yy, no, no, no wpadło mi to w oko. Wpadło mi w to oko. No to jest niewątpliwie metoda zarabiania i kariery w Polsce, którą idzie setki tysięcy Polaków. Setki tysięcy Polaków, szanowni państwo, w pisie bodajże jest 50 tysięcy ludzi. W PO chyba jest 100 tysięcy czy 200 tysięcy ludzi. PSL-u 100 tysięcy, czy tam ile. Nie wiem, ile tam jest u komunistów. Ale no, tak jest, szanowni państwo. Tak właśnie jest, więc... Yy... No droga wolna, macie paszport, droga wolna. Nawet jak nie macie, to se zdobądźcie, no bo na przykład chyba Sikorski w ogóle ma paszport, ale generalnie nie jest tylko Polakiem, ale też jest poddanym korony brytyjskiej. Tej samej korony brytyjskiej, która nas zdradziła w 39-45, tak? I która wyszła z Unii Europejskiej ostatnio. Widzicie, takie ceregiele są w Polsce, tak? Tak więc, szanowni Państwo, droga jest przed Wami, droga jest przed Wami. Możecie być, że tak powiem, politykami i działać na rzecz Polski. Tylko większość ludzi po prostu staje się darmozjadami. Taka jest prawda. E... No ale taka jest droga. No przecież ktoś tą Polską mu musi, musi rządzić. No. ktoś tam musi rządzić. Je jest jak jest. No. E... Szanowni Państwo, po prostu, jeżeli nie macie pomysłu na biznes, jeżeli nie macie nic nie umiecie, je jeżeli nic nie umiecie, no się po prostu e możecie zapisać do partii. Najwięcej się zarobi w pisie. Prawda? Potem najwięcej się zarobi w PO, jak PO wygra z kolesiem z TVN u No to tam się zapiszcie. No tak robię. Ja tylko mówię, jak robią Polacy. Tak robią Polacy, szanowni państwo. Tak się tutaj robi, tak? Tak się tutaj robi. Tak jest w Polsce. Jak znowu przegra kolej z tvn z Tuskiem, no to się zapiszecie z powrotem do PiSu i tyle, nie? <laughs> no bo inaczej nie będzie. Będzie raz wygrywało PiS, raz wygrywało będzie PO. Takie ceregiele. Możecie się zapisywać raz tu, raz tu. No, tak to wygląda przecież, tak? Przecież te partie, ci ludzie tylko zmieniają nazwy, prawda? Przecież to spina. Tak więc to działa, szanowni państwo. Gwarantowany sposób na pieniądze. Jak widzimy, ludzie się nie bulwersują. Możecie wszędzie brać pieniądze tu, tam, tam, jak ten, jak nie, to sobie założycie fundację PiS, Wam wpłaci milion złotych. Zrobicie fundację, no nie wiem, jakąś tam pro-katolicką, nie wiem, katolicką, pronarodową, to Wam PiS wpłaci milion złotych, nie? Jak wygra PO, to sobie możecie założyć nie, jakąś tam fundację, pro-nie wiem, jakąś tam, już nie, nie będę mówił, tak? Bo E, nie wiem, jaką tam, e, nie wiem, ochrony, nie wiem, e, nie wiem czego. Nie, nie chcę, e, nie wiem, nie wiem. E, nie wiem, o, o co oni tam dbają, nie wiem. Nie wiem. Sam nie wiem, nie wiem. Więc tak to działa, szanowni państwo, więc jesteście młodzi czy nie młodzi? No macie prawo, jako Polacy, nawet, no macie prawo. Zresztą, prawo jest okropne w Polsce: wystarczy paszport i się zapisać do partii. To jest przerażające, yy, że wystarczy paszport i można się zapisać do partii. To mnie przeraża. Yy, moim zdaniem, yy, paszport nie powinien wystarczyć: powinno, to także wystar trzeba, powinno, móc powinno się mieszkać w Polsce także. Na przykład, w Wielkiej Brytanii, jak wyjedziesz, to po 5 latach tracisz yy, prawo głosowania. No i moim zdaniem chyba w Polsce też tak powinno być. Nie zastanawiam się nad tym, no bo w Polsce ludzie wyjeżdżają, bo muszą. No, w Wielkiej Brytanii nie trzeba wyjeżdżać, prawda? Bo jest dobrobyt, ale w Polsce, bo, bo muszą, więc by wyganiali wszystkich i już w ogóle by nie mógł głosować, prawda? Ale z drugiej strony, jak ktoś mieszka gdzieś tam za granicą, to on wie tam, co się dzieje w Polsce, ale z drugiej strony w Polsce rządzą właśnie tacy ludzie i wiecie, wielu ludziom na duszy jest to, co dzieje się w Polsce i wtedy będą głosować może i dobrze dla Polski na dwoje babka wróżyła tak więc szanowni państwo, jest to metoda na zarabianie pieniędzy i to bardziej bardzo taka yy, niemęcząca bo nic nie musicie umieć, tylko tam mówić to, co tam wam każą, bo przecież politycy w większości przypadków to prawie nic nie umieją oni nic nie umieją, nie umieją prowadzić biznesu, oni nie mają żadnych umiejętności. Zbytnio no nie nauczyć się angielskiego i tyle, prawda? Coś pisać, mówić no, i tak dalej. tak. To naprawdę nie jest trudne. Tam. Będziecie rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć się nauczycie. No i, i właśnie jest bardzo dużo ludzi jak Radosław Sikorski, którzy sobie żyją właśnie w ten sposób. No. Miłego dnia. Pozdrawiam.